To ty nam opowiedz, jak się przygotowywałaś do zawodu? Z trenerem jeździliśmy na sparingi do Wiśniówki. Tam z trenerem domagałam i z wszystkimi zawodnikami sparowałam dość ciężko, bo sparowaliśmy po 8-9 rund, dłużej niż zawsze po 3,5 minuty, także byłam przygotowana kondycyjnie. Skąd u ciebie się wzięło zafascynowanie boksem? Szczególnie z tego, że podglądałam brata, jak on sobie trenował tak rekreacyjnie. Później zaczęłam właśnie sama się tym interesować i poszłam na trening razem z kolegą i zostałam aż do teraz. Co czułaś, staczając walkę finałową? Przede wszystkim stres. W ogóle nie spodziewałam się, że dojdę aż do finału. Z trenerem, przygotowując się do zawodów, chcieliśmy mieć medal, ale nie wiedzieliśmy jakiego koloru. Tatiana, opowiedz, a od ilu lat trenujesz? Od 13 roku życia. Tatiana, opowiedz nam, jak się biega ostatnia runda? Moją przeciwniczkę sędzia liczył dwa razy. Po pierwszym ciosie mocnym, prostym. Później dokończyłam sierpowym. No i niestety, ale moja przeciwniczka została poddana przez sędziego. A powiedz mi, wzięłabyś ten medal w ciemno, na przykład brązowy medal, też byś się cieszyła, tak jak ze złotego? Czy to była raczej niespodzianka dla ciebie, ten złoty medal? Myślę, że z brązu też bym się cieszyła, jednak myślę, że stać mnie na trochę więcej i starałam się, pracowałam, także myślę, że należy mi się, ale dlatego, że jako jedyna z dziewczyn w mojej wadze miałam trzy walki, niektóre miały jedną, dwie. A powiedz mi, jak twój sukces, jak się zachowali twoi koledzy z klasy tutaj w ZDZ-cie? Czy byli zaskoczeni, czy nie? Myślę, że też się cieszą z mojego sukcesu. Pierwsze co, właśnie weszłam do klasy i miałam powitanie. Tatiana wygrała, więc myślę, że tak, że też wspierają mnie. Tatiana, a opowiedz, co po prostu planujesz po szkole? Czy planujesz karierę z boksem, czy jednak idziesz w innym kierunku? Szczerze jeszcze nad tym dużo nie myślałam. Na razie musimy się zająć egzaminami i maturą. Nie czujesz, jak walczysz, że w pewnym momencie przychodzi zmęczenie, że chcesz się poddać, czy było tak kiedyś w życiu? Znaczy, zmęczenie przychodzi zawsze, bo ja tak naprawdę za bardzo chcę i strasznie się napalam, więc to zmęczenie przychodzi od razu i muszę to przezwyciężyć. Znaczy, chłopcy z klasy czują przed tobą respekt? Czują? No, zależy. No, czasami po prostu jest taka sytuacja, jak Tatiana się zdenerwuje, że można się jej po prostu wystraszyć i nie jest nieobliczalna. Taka groźna jest w klasie też? No, po prostu czasami ma takie odruchy, że jeżeli ktoś ją wystraszy albo zdenerwuje, to potrafi, przypuśćmy, mocniej uderzyć i... No i tak po prostu zależy to od humoru Tatiany. Ale powiedz, spodziewaliście się, że zdobędzie to złoto, czy raczej to była niespodzianka? Znaczy, nie spodziewali, to była taka niespodzianka. Po prostu przeglądając media społecznościowe, natrafiliśmy na post, że Tatiana zdobyła pierwsze miejsce, że złoty medal. To naprawdę dla nas jako kolegów, koleżanek z jej klasy było po prostu fascynujące, że mamy taki talent w klasie.